a skakaliśmy tutaj dobrze, bo i Maciek skacze dobrze, i Kamil też skakał dobrze, i wszyscy skaczą dobrze. A to jak będzie, no to zobaczymy. No, nie chcę tutaj nic mówić, że będzie tak, a nie inaczej, bo to jest, w ogóle nie jest rzecz, ani nie jest to w ogóle żaden sens. Trzeba skakać dobrze to, co się umie, a to, co będzie, to się okaże. Tak? Może rywale wymyślą coś nowego i może nas zaskoczą, może nie. To zobaczymy po zawodach, po konkursie, wtedy będzie czarno na białym, czy będzie o czym gadać, czy nie będzie. Wiesz, że tam już taki powrót już do Pucharu Świata? Nie wiem, no ciężko mi jest powiedzieć, tak, czy ten powrót będzie dłuższy, czy krótszy, czy jaki będzie. Na pewno chciałbym, żeby ten powrót był może nie dłuższy, ale długi, tak, normalny, taki, bo startował cały czas w tym Pucharze Świata. Bo myślę, że potrafię skakać w Pucharze Świata i jestem w stanie tam rywalizować, także ciężko trenujemy, ciężko hardujemy, codziennie zmagamy się z ciężkim życiem sportowca i tak jak mówię, no po prostu albo wóz, albo przewóz, albo skaczesz, albo pakujesz się do domu i... Właśnie, mam pytać o to, Janek, były chwile zwątpienia, chciałeś rzucić jeszcze miliardami przez kąt, czy nie poddawałeś się i cały czas wiesz, że się tak, udało? Tak, teraz po w momencie, w którym nie dostałem powołania na początek Pucharu Świata, tak, a po prostu zasługiwałem na to. Powiedziałem, że kończę. Ja mam co robić i mam się czym zająć. Po prostu no nie ma dalszego sensu, tak? Jeżeli wygrywam z kimś we wszystkich pojedynkach i jeszcze wygrywam w punktacji generalnej tam Pucharu Kontynentalnego 100 czy ponad 100 punktów, no to nie tędy droga, tak? I to jest to, o czym mówiłem, tak? O tej przeszłości, którą ktoś zostawił po mnie, a nie potrafił przyjąć tego na klatę i nie miał honoru odejść z honorem, tak? Albo w pewnym momencie powiedzieć, słuchajcie, jest tak, nie wiem jak, może zaczerpnijmy porady gdzieś z boku czy coś od kogoś. Tylko po prostu odszedł i dziecinnie nie wziął na siebie odpowiedzialności, tylko zwalił to na kogoś innego i w taki dziecinny, głupi sposób próbował się zaczerpnić. A rozmawiałeś o tym ze Stefanem, że rozważasz taką możliwość, że rzucisz tymi napisami w kąt? Znaczy nie, ja nie rozmawiałem ze Stefanem, bo tak jak mówię, trenowałem z Robertem i taką decyzję wtedy podjąłem, powiedziałem, że dość, że to jest pas. Co spowodowało, że zostałeś? Trener prosił, tak? Znaczy prosił, no namawiał mnie dalej. Tak, i Robert dzwonił, i Marcin dzwonił, wszyscy po kolei. Właśnie wtedy widać to zżycie w grupie i że ktoś jest za tobą, tak? No żeby po prostu nie robić jaj, tak? Zawsze prosiłem, żeby nie robić jaj. Wtedy też się pokazało, kto jest tak naprawdę kolegą, tak? I zadzwonił, bo usłyszał, że to już jest koniec, tak? No i był taki moment i tak jak mówię, jeżeli pewnie ci ludzie by się nie stawili wtedy za mną, to dzisiaj bym tutaj na Mistrzostwach Polski nie skakał. Czyli wygrała jeszcze dusza sportowca, a nie biznesmena? Dusza biznesmena jest chyba we mnie od urodzenia, tak? I to jest coś, czym się też zajmuję jakby poza skokami, tak? To jest taka odskocznia dla mnie i bardzo mi to też pomaga i działa to w dwóch kierunkach, tak? Jest to pomocne i sport pomaga mi w biznesie i biznes pomaga mi w sporcie, także jest to dla mnie dobre. Nie wiem, jak dla kogoś innego by było, czy by był w stanie pogodzić tyle godzin ciężkiej pracy tu i tu i później jeszcze wyjść na skocznię i skakać, nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, ale ja jestem już tak od małego chyba ukierunkowany i przyzwyczajony do tego, tak? Że zawsze u nas w domu też była ciężka praca i ciężko pracowaliśmy na to, żeby do czegoś cokolwiek w życiu dojść, tak? Tak samo ojciec czy mama i wszyscy po kolei bracia ciężko pracujemy do dzisiejszego dnia. A dałeś sobie jakoś czas wtedy w listopadzie, jak się dowiedziałeś, że nie jesteś w Pucharze Świata, że jeszcze przedłużasz, ale nie wiem, do końca roku, do końca sezonu? Nie, to był taki moment, w którym, tak jak mówię, pojechaliśmy do Walii Fiemme, tam też chciałem potrenować, bo należało mi się też potrenować, a ja zacząłem trenować i poprawiać swoje błędy, nagle urodził się ktoś, kto mnie wygryzł z grupy i odebrałem to tak, jakby to tylko i wyłącznie czekali na to, żeby mi się noga podwinęła. Ja wiem i powiem to głośno, że to nie była wola ani pewnie Stefana i tutaj bym go chciał usprawiedliwić, bo jeżeli mi by też ktoś tak nagadał z boku, że ten zawodnik jest taki, a nie inny, to też pewnie bym się bał, też bym do tego inaczej podchodził i tak jak mówię, wcale się mu nie dziwię, że taką decyzję też podjął, no bo tak jak mówię, no... A jak się dowiedziałeś, że idziesz na turniej czterech skoczni? Stefan zadzwonił, czy Robert ci powiedział, że jest zmiana? Nie, no tutaj. O czwartej sala nowa. Dobra.
Nie no, skakaliśmy tutaj na treningu, mieliśmy zgrupowanie i Stefan przyszedł, powiedział, że po prostu no wszystko jest jasne, że jadę na turniej, no i, no i tyle. Tutaj nie było jakichś wielkich, dłuższych rozmów i to jest dobre, to jest taka czysta jakby sprawa przejrzysta, tak, ze Stefanem. Jest coś czarne, to jest czarne, jest coś białe, to jest białe. I ja lubię taką sytuację i lubię taki po części rygor i takie trzymanie w ryzach, bo wtedy to prowadzi jakby do jakichś pewnych celi, tak? A takie półśrodki czy jakieś takie działanie na półmiskę, no to nie ma sensu. Super, dziękuję.